Trzecie pytanie losuje pan Jerzy Rębek. Tak. Proszę państwa, to jest bardzo długie pytanie. Dlaczego chce pan zrezygnować z urzędu posła, by być burmistrzem? Przecież jako nasz poseł równie dobrze mógł i może pan dalej wspomagać obecne władze w przeróżnych inicjatywach. Czy rozwiązanie takie burmistrz Kowalczyk i poseł Rębek nie mogłoby dać więcej dla miasta? Czy w taki sposób nie moglibyście współpracować? Już odpowiadam. Proszę państwa, ja myślę, że pan burmistrz to potwierdzi. Gdybym ja miał propozycję współpracy, to ja byłbym współpracowny. Nie miałem tej propozycji. Taka jest rzeczywistość. Niestety nie miałem tej propozycji, nie miałem szansy wykazania się. I to są fakty. Ja chcę o jednej rzeczy powiedzieć, ale chciałbym o jednej bardzo rzeczy proszę, powiedzieć. O obowiązki posła ja naprawdę doskonale znam. I chcę powiedzieć państwu, że jeśli chodzi o moje obowiązki, wypełniam je w sposób należyty. Nie będę tutaj państwu przedstawiał liczbę przedstawię trzech projektów ustaw, których jestem autorem, dziesiątek, setek wręcz interpelacji, setek spraw, które załatwiłem dla mieszkańców Radzynia, dla mieszkańców powiatu radzyńskiego. Także z tego obowiązku wywiązuję się w sposób absolutnie należyty. Natomiast moją pasją jest samorząd. Jest samorząd od lat 90. I chcę również powiedzieć dla tych, którzy się uśmiechają w tej chwili, nie wierząc w to, że osiągałem tam ogromne sukcesy. Moja gmina wraz z moimi przyjaciółmi zdobyłem między innymi 21 miejsce w Polsce pod względem przedsiębiorczości. To były lata 94-97. Panie burmistrzu, Radzyń takiego wyniku nie osiągnął póki co. A ja bym chciał, aby ta doskonała atmosfera, jaka mi towarzyszyła wtedy podczas pracy w gminie, została przeniesiona do Radzynia, do miasta Radzyń. Tak, abyśmy rzeczywiście mogli widzieć prawdziwy postęp w tym mieście. Abyśmy mogli czuć się tutaj jak u siebie. Żeby nam nie towarzyszył strach. Ja już mówiłem o tym. Żeby nam towarzyszył wzajemny szacunek. To są, jak powiedziałem wcześniej, dwie różne sfery życia. Strach i szacunek. Ja chcę prosić o to, abyśmy w takim poszanowaniu wzajemnym tworzyli dobro dla tego miasta. Ostatnie pytanie w tej rundzie losuje pan Witold Kowalczyk. Internauta. Czy był pan członkiem PZPR w okresie stanu wojennego? Oczywiście byłem członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nigdy go się nie wypierałem, co czyniło wielu i czyni dalej wielu. Ja na tej sali mam, tutaj widzę wielu towarzyszy partyjnych, ówczesnych. A dlaczego się nie wypierałem? Ponieważ nikomu nie uczyniłem krzywdy. Pracowałem ciężko na rzecz ludzi niepełnosprawnych, tworzyłem dla nich miejsca pracy. Pan Jerzy był swego czasu pracownikiem firmy, w której razem pracowaliśmy. Krzyże wieszano w nocy. Rano mówiłem pracownikom, że krzyż to jest symbol wiary, ale również symbol pracy, porządku i ładu, i zachowujcie się pod tym symbolem porządnie. Nigdy nie zdejmowałem i nie kazałem nikomu zdejmować krzyży. To tyle mojej partyjności. Natomiast panie Jurku, pan wytyka, że współpracy nie było. To ja nie wiem, czy ja miałem na kolanach pana prosić. Po pierwszej kadencji wypiliśmy po symbolicznym koniaku. Złożyliśmy gratulacje. Po drugim już nie było, po drugiej kadencji. W momencie, gdy pan został posłem, złożyłem panu piękne gratulacje, oczywiście już bez koniaku, na sucho. Nie bije pracy.
I zawsze, zawsze mówiłem o panu, panie Jerzy. Także niczego chyba nie zaniedbałem. Dziękuję. Zakończyliśmy pytania od internautów. Teraz przejdziemy do losowania pytań od państwa. Informuję, że obydwaj panowie mogą wylosować po dwa pytania. Rozpoczyna pan Jerzy Rębek. Pytanie zadane przez kogoś z sali. Co pan będzie robił, gdy obejmie pan stanowisko burmistrza dla Radzynia, dla bezrobotnych, którzy nie mają pracy? Ja myślę, że dzisiejsza dyskusja, mimo tego, że czasami były jakieś takie odejścia na inne tematy, to jednak była poświęcona tym właśnie kwestiom. Kwestiom związanym z tworzeniem nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy rzeczywiście borykają się z tym problemem. Ja teraz odwiedzam mieszkania Radzynian, prawda, zachęcając ich do głosowania i przy tej okazji mam taki bardzo dobry kontakt z ludźmi. Ludzie często mi właśnie ten temat podejmują, czy też przedstawiają temat właśnie pracy, braku perspektyw, bardzo rozgoryczeni są, chcą wyjeżdżać za granicę, chcą wyjeżdżać do Lublina, chcą wyjeżdżać do Warszawy. I mówią, co pan będzie robił? Także te pytania są akurat bardzo aktualne. To też, szanowni państwo, to o czym mówiliśmy wcześniej, ja chcę przystąpić niezwłocznie do tego, aby tworzyć podwaliny pod te miejsca pracy, które mogą powstać w najbliższym czasie. Tu mówiliśmy, a to o tym parku przemysłowym, a to mówiliśmy o parku technologicznym, mówiliśmy również o tej w końcu podstrefie ekonomicznej. To daje ożywienie gospodarcze dla całego środowiska. Przy czym ja też muszę to powiedzieć i chcę to powiedzieć z całą mocą. To nie jest tak, że ja jestem cudotwórcą. Pan Bóg tylko jest cudotwórcą. Natomiast na pewno podejmę działania niezwłocznie w tym kierunku, aby jednak te warunki tworzyć właśnie dla tych wszystkich, proszę, jakie, to też pani mówię i mówię wszystkim państwu o tym, że trzeba stworzyć mechanizmy, których nie ma w ogóle, w tej chwili. Nie ma pomocy dla przedsiębiorców małych, nie ma pomocy dla przedsiębiorców średnich. Mówi się o firmie, z całym szacunkiem, mówi się o firmie Braun, że będzie zatrudniała 400 osób. Kiedy? Pytanie kiedy? To są właśnie te tematy, które rzeczywiście nie są tematami prostymi. Natomiast z całą pewnością warunki do tworzenia miejsc pracy będą tworzone. I to z całą pewnością to jest w zasadzie priorytet. Proszę o wylosowanie pytania pana Witolda Kowalczyka. Dlaczego nie chodził pan na mecze Orląt przez całą 4-letnią kadencję, tylko w ostatnim tygodniu przedwyborczym? Chwileczkę, jeszcze kontynuacja. Wtedy jest wielkie halo. Jest pan witany przez megafony, żeby wszyscy widzieli, jak interesuje się i integruje z klubem i kibicami. Uważa nas pan, kibiców, za jakichś, przepraszam, baranów, którzy nie wiedzą, o co chodzi? Przecież kilkaset głosów oddanych na pana i urwane. Zdanie na końcu jest urwane. Przecież kilkaset głosów oddano na pana. Pewnie w ten sposób. Szanowni państwo, na mecze Orląt chodziłem rzadko. I to jest prawda. Natomiast przed wyborami poproszono, żebym przyszedł na mecz, ponieważ od ZPN-u wręczono mi jakiś dyplom za wspieranie, tak, oczywiście, tak prawda, dyplom za wspieranie
rozwoju kultury w mieście. Stoi również statuetka, która została przyznana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego za wspieranie kultury fizycznej i sportu. Proszę Państwa, ja nie muszę chodzić na mecze. Moim zadaniem jako burmistrza jest tworzyć warunki do finansowania tychże drużyn. I to czynimy. Uczyniliśmy bardzo duży wysiłek, jeżeli chodzi o finanse, wspólnie z Radą Miasta. W momencie, gdy nastąpiły zawirowania w sponsoringu strategicznym, wysupłaliśmy duże pieniądze z budżetu miasta, żeby ten klub istniał. I ten klub istnieje. I ta drużyna za chwilę, myślę, że po kolejnej rundzie będzie w trzeciej lidze. Podobnie się dzieje na innych płaszczyznach sportowych, że my nie jesteśmy od organizacji tychże imprez. Jesteśmy po to, burmistrz z radą, żebyśmy w miarę możliwości, w miarę drobnych środków, którymi dysponujemy, mogli wspierać sport, kulturę fizyczną i inne działalności rekreacyjne. Dziękuję bardzo.